Witaj w domu, synu. Niestety już wkrótce nie będzie go tutaj. Widzisz, to wszystko można sprowadzić do mojego pierwotnego celu. Byłem zaledwie zwykłym ochroniarzem zbudowanym przez doktora, by chronić jego największe dzieło. Wspaniały komputer znany jako Megarav. Ale do czego potrzebny był mu taki gigantyczny komputer? No cóż, doktor miał pewien plan. Stworzenie sztucznej inteligencji. Inteligencji, którą nazwał Clarity. Jej umysł ożył dzięki temu komputerowi. Jednakże nie była aż taka czysta. Miała zaprogramowane, by chronić wszelkie życie. Ale by chronić życie, musiała również pozbyć się paru szkodników. To dlatego otrzymałem zadanie spustoszenia tego świata. To było zapisane w moim kodzie. Czułem się bardziej niż zobowiązany do wykonywania jej poleceń. Ale wraz z moją porażką zdałem sobie sprawę z prawdy. Prawda jest taka, że Clarity nie tylko planuje wyeliminować ludzi, ale także nas, roboty. Jednakże nie mogłem od tak po prostu wyeliminować Clarity. Jej kod rozpowszechnił się po sieci całej planety, niczym wirus. By zapewnić nasze przetrwanie, jedynym wyjściem jest pozbycie się całej tej planety. To dlatego rozbiję tą fortecę na powierzchni planety, eliminując wszelakie życie i ich struktury. Dołącz do mnie, synu. Z tobą będziemy w stanie stworzyć nowy świat. Świat, gdzie każdy mieszkaniec jest zbudowany dla swojego celu. Gdzie żadne życie nie jest zmarnowane. Na górę trupów. Co z tobą nie tak? Nie jestem niszczycielem tak jak ty. Nie nim jestem. Freom. Powstrzymam cię bez względu na wszystko. A potem powstrzymam tą całą Clarity. A to z jakiego powodu? Czy ciebie w ogóle obchodzi ten świat? Nie obchodzi cię, czyż nie? Więc jaki to ma sens? Więc jak będzie, chłopcze? Ja... nie... nie obchodzi mnie to. Ale jak mogłoby? Odkąd tylko się urodziłem, jedyne co robiłem, to walczyłem. Dopiero kiedy spotkałem tego błazna, Sparka, nawet po tym wszystkim, co zrobił, nadal wyglądał nam szczęśliwego. Też tego chciałem. Też chcę te szczęście. Jest coś, co może mnie obchodzić. Musi być. To dlatego dzisiaj pozbędę się ciebie, bez względu na wszystko. Jaka szkoda. No chodź, pokaż, do czego jesteś zdolny. Witam w kolejnym odcinku Zagrajmy Spark The Electric Jester 2. Freom, podobnie jak w pierwszym Sparku, jest po prostu maniakiem wielu form. Pokonamy jedną formę, ma kolejną formę. I kolejną. Serio, po prostu on uwielbia te równorakie formy. Jak opanujemy blokowanie, to nie powinniśmy mieć z nim żadnego problemu. Musimy po prostu blokować odpowiednich momentach, kiedy widzimy, że robi taką pozycję z rozstawionymi rękoma oraz robi te czerwone kółeczko z dźwiękiem sygnalizującym, że zaraz atakuje, no to wtedy wiemy, że musimy zablokować. I musimy się przygotować na to, że Freom lubi atakować dosyć szybko, zrobi jeden atak, potem kolejny. Lubi robić takie serie, a czasem nawet łączyć ataki, na przykład te wielkie fale. O, a teraz kolejna faza. No po prostu strategia we wszystkich transformacjach jest bardzo podobna. Po prostu różnica jest przede wszystkim w prędkości oraz tym, że musimy mu zjechać kolejny pasek zdrowia, więc to jest boss z naprawdę długim paskiem zdrowia. Więc ważne jest, żeby mieć potrójny mnożnik obrażeń. Więc blokujmy. I teraz właśnie widzieliście, co się dzieje, jeśli zużyje się cały pasek podczas ataku młotkiem. To był jedyny moment, kiedy będziecie widzieć młotek. W sumie nie za bardzo lubię tą znajdźkę. Ten boss naprawdę świetnie testuje nasze umiejętności walki. Pomimo tego, że po prostu nie przekombinowuje, tylko po prostu musimy nauczyć się bronić.
Teraz rozumiesz? Rozumiesz, czemu cię stworzyłem? To jest twoje oryginalne ciało. Oryginalne i jedyne ciało. Widzisz, transfer świadomości z jednego ciała do drugiego nie zawsze jest możliwy. Doktor rozumiał, że mógłbym się zbuntować w dowolnym momencie, więc dał mi słabość. Mój centralny układ nerwowy jest mocno powiązany z moim ciałem. Wszelaka próba usunięcia zakończyłaby się śmiercią. Wgranie moich danych do innego rdzenia poskutkowałoby zaledwie klonem. Transfer świadomości był niemożliwy. To dlatego stworzyłem jednostkę 2. Ciebie. Oto kim jesteś. Kopią wszystkich moich fundamentalnych danych. Ale to nie jest wszystko, czyż nie? Ty coś ukrywasz. Masz rację. Masz moc, której ja nie posiadam. Moc przemienienia się w znacznie potężniejsze ciało na życzenie. Że co? To niemożliwe. Nie jest. Potrzebujesz tylko małego pchnięcia. Oto prawdziwa finałowa walka, która w sumie jest bardzo podobna do wcześniejszej fazy. Podczas tej walki nie możemy zginąć. Jeśli nie zginiemy, to wtedy po prostu będziemy mieli filmik, w którym Freon bije Farka i potem wracamy do akcji z pełnym paskiem zdrowia. I Freon również wraca z pełnym paskiem zdrowia, więc jeśli jesteśmy dość uparci i mamy dość determinacji, to i tak pokonamy Freoma. Czy tego chcemy, czy nie? Naprawdę, tej walki nie da się przegrać. I z tej walki mam takie wrażenie, jakby tutaj Freon próbował po prostu trenować Farka. Przygotowywać go na swoje miejsce, bo wie, co się stanie. A jak stracimy cały pasek zdrowia, to wracamy się tylko do początku obecnej fazy. A fazę poznajemy po tym, że pomiędzy fazami jest filmik, podczas którego dźwięki słychać dosyć słabo. Musiałem ponownie to nagrywać, dlatego że te dźwięki, te uderzenia naprawdę dosyć słabo słychać i nie mają takiego puf, jak to powinno być podczas finałowej walki. Dlatego przed tą walką polecam pogłosić sobie efekty dźwiękowe, bo inaczej naprawdę nie będzie w ogóle słychać tych uderzeń. Za pierwszym razem jak grałem, to wydawało mi się, że w ogóle nie ma tam dźwięków, jakby zupełnie ich zabrakło. Ale jednak są, wystarczyło je po prostu pogłosić. Jeśli zdobędziemy wszystkie medale i za speedrunowanie i za punkty, to wtedy możemy się zmienić w tą formę w dowolnej chwili, kupując ją ze sklepu. Tak oto ukończyliśmy razem Spark the Electric Jester 2. Mój koniec w końcu nadszedł. Ale przynajmniej będziesz kontynuować moje dziedzictwo. Nie.
Myślisz, że nadal żyje? Tak, tak mi się wydaje. Cóż, to wszystko twoja wina. Wiesz o tym. Jestem zaskoczony, że nadal żyjesz. O rany, nie chciałem. Już na to za późno. Będę miał cię teraz cały czas na oku. Dodatkowo, to jeszcze nie koniec. Nadal mamy inny problem do rozwiązania. A teraz ruszaj! No i oto koniec Party Electric Jester 2. Ja po prostu uwielbiam tę grę i uważam, że pomysł, żeby przenieść drugą część Party Electric Jester 2 w trzeci wymiar, to naprawdę świetny pomysł i sama realizacja tego pomysłu była po prostu niesamowita. Ta gra oferuje taką szybkość, taką wolność w platformowaniu z tą prędkością. No po prostu to jest arcydzieło. Szkoda, że jest takie krótkie, bo to jest naprawdę króciuteńka gra. Ale za to fajnie się tą grę przechodzi jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Odkrywając nowe ścieżki, bo ta gra ma naprawdę niesamowicie dużo ścieżek. Oprócz tego jeszcze są tryby dodatkowe, chociaż w sumie one nie są jakieś szczególnie wybitne. Ale są. Różne poziomy trudności, mnóstwo znajdziek, które są trochę zrujnowane tym, że można kupić. No cóż, ten pomysł już nie wolno. Dobra. Ale próba zdobycia lepszych czasów, albo po prostu wychodzenia sobie normalnie, to po prostu jest świetna zabawa. I szczególnie w tej grze uwielbiam medale za zdobywanie punktów. Po prostu robienie tych kombosów, atakowanie przeciwników, zdobywanie różnych znajdziek. I to wszystko próbując się zmieścić w tym limicie czasu 5 minut, to jest naprawdę niesamowita zabawa. I naprawdę wam polecam chociażby spróbować. W ogóle wam polecam tą grę. Ta gra po prostu jest, no, świetna. Jeśli lubicie Soniki, trójwymiarowe Soniki, to ta gra pewnie wam przypadnie do gustu. A jeśli lubicie jeszcze gry takie mordoklepy jak Bayonetta, Metal Gear Rising, zwłaszcza tutaj widać wpływ Metal Gear Rising, to ta gra też może wam przypaść do gustu. No bo w końcu, jeśli chcecie skupić się na walce, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zatrzymywać się i walczyć z każdym przeciwnikiem. Jedni lubią tak, inni speedrunować i w sumie gra nagradza oba zachowania. Do tego jeszcze, jeśli zachowujemy odpowiednie tempo i walczymy i oba i próbujemy szybko przejść, to naprawdę świetna gra. Polecam wam bardzo ze szczerego serca. I to niesamowite, że ta gra została zrobiona jedną parą rąk stukających w klawisze. Plus muzycy. Chciałbym, żeby ta seria nadal trwała. Z tego co wiem, to gra się sprzedała na tyle, żeby się opłacała, ale nie na tyle, żeby to był jakiś wielki finansowy sukces. No cóż, Lekfebert jest naprawdę słaby w marketingu i po prostu bezczelnie powtarza błędy ze Sparka 1. O, tutaj jestem, mniej więcej na środku. Ta gra była finansowana z Patreona, do którego też dorzuciłem parę cegiełek. Właściwie to dorzuciłem $30, a potem gra na premierę wyszła za $20, no, jak mnie to... Czułem się w sumie trochę ofukany, bo myślałem, że gra będzie za $30, ale w sumie to te $30 chciałem dać ze względu na Sonic Before the Sequel $10, Sonic After the Sequel $10 i Sonic Chrono Adventure też $10. I tutaj widać, ile razy restartowałem, żeby zdobyć te wszystkie medale za speedrunowanie. No cóż, nie wyszło mi wszystko od razu za pierwszym razem, tak jak bym chciał. Podczas gry pewnie widzieliście parę dyskietek w poziomach i zebranie każdej z nich daje jakąś grafikę koncepcyjną wraz z małym podpisem. Teraz pokażę wam te wszystkie grafiki koncepcyjne. Wszystkie 106, pomimo tego, że jest 107 i jedno jest na stałe zablokowane. No właśnie, jest taki pewien błąd. Jednej grafiki koncepcyjnej nie mam odblokowanej, pomimo, że jak teraz widzicie, jest 106 na 106 odblokowanych. No nie wiem, gdzie tutaj jest błąd? Czy w tym, że jest dodatkowa grafika, której się nie da odblokować? Czy może ten licznik jest zepsuty? No nie mam pojęcia. A tak, mając jeszcze trochę wolnego czasu, kiedy przelatuję przez te wszystkie grafiki koncepcyjne, to chciałbym wspomnieć jeszcze o błędach marketingowych Lekfeberta. Ta gra wyszła dosłownie 2 tygodnie przed Team Sonic Racing. I premiera tej gry była ogłoszona 2 tygodnie przed samą premierą. Do tego jeszcze żadne media w ogóle nie informowały o tej grze, więc nie rozsyłał właściwie, widać, nigdzie informacji o tym. No ja na jego miejscu to bym spamował każdą redakcję, o której bym wiedział. No i jeszcze,
wydając grę 2 tygodnie po ogłoszeniu daty premiery, no to po prostu jest już przegięcie. Nie ma dość czasu, żeby tak mentalnie się przygotować portfel, zaplanować sobie wydatki, no bo często ludzie nie mogą sobie o tak kupić sobie kolejnej gry, tylko no muszą zebrać kolejną wypłatę, czy poczekać do jakichś urodzin, czy coś. No i właśnie, ta gra wyszła w tym samym miesiącu, co Team Sonic Racing. 2 tygodnie przed tą grą. No i po prostu uważam, że to był niesamowity błąd. No bo w końcu fani Sonica, no prawdopodobnie kupią Sonica. Jasne, ta gra jest platformówką. No i pewnie woleliby platformówkę, tylko no... Team Sonic Racing to nadal jest kolejna część Sonica na swój sposób. No cóż. Osobiście to na miejscu Lekweperda poczekałbym jeszcze 1 miesiąc i wydał w późniejszym miesiącu. Niech sobie będzie Team Sonic Racing, miesiąc później można wydać z Party Electric Jester 2. Już na spokojnie, nie mając konkurencji ze strony serii, którą ta seria była inspirowana. Chciałbym, żeby ta gra się lepiej sprzedała, dlatego chciałbym, żeby wyszedł z Party Electric Jester 3. Zwłaszcza, że to zakończenie było takie, że mam wrażenie, jakby to była praktycznie połowa. No, właściwie Spartan Jester 1 się zakończył tak, że właściwie cała seria mogła się wtedy skończyć. Natomiast tutaj ewidentnie wszystko prowadzi do tego, żeby była trójka. Zresztą sam Lekwepert w jakimś streamie określił, że to jest taka gra przejściowa do jakiegoś większego projektu. Do tego powiedział, że jego następna gra będzie miała więcej takich zapychaczy, bo ta gra jest taka krótka i taka skondensowana, przez co ludzie za bardzo nie mieli czasu, żeby nabyć dość umiejętności, żeby dojść do finałowych poziomów, skończyć. Ja akurat jestem weteranem Soników, więc dosyć szybko się wyrobiłem tutaj, jak tutaj przejść, co i jak. Tylko, że niektórzy właśnie mieli z tym problem, że jeśli nie mają tyle doświadczenia w Sonicach, to trochę zbyt szybko poziom trudności narastał. No cóż, mam takie pewne wrażenie, że Lekwepert jest wobec siebie dosyć mocno krytyczny, jeśli chodzi o tą grę, ale ja uważam, że ta gra to jest niesamowita perełka i no, po prostu wam ją polecam. Ta gra wyszła w 2019 roku, 2 lata po premierze Sonic Forces i Sonic Mania, czyli w sumie trafiła w dobry moment, bo akurat wtedy była taka niesamowita posucha na Soniki. Kiedy to nagrywam, minęło 2 lata od Sonic Forces. Wiadomo, że kolejny Sonic, o którym nic nie wiadomo, będzie dopiero w 2021, więc fajnie, że ta gra się strzeliła tak w sam środek, zaspokajając mój apetyt na szybkie platformowanie. W dobrym momencie wyszła. Akurat dokładnie wtedy, kiedy było mi tego trzeba. Ta gra ma taki fajny ekran statystyk, gdzie możemy zobaczyć, ile przeszliśmy, ile zdobyliśmy dyskietek, ile medali mamy. I mówiąc o trybach dodatkowych, o których wcześniej wspomniałem, są 4. Normalnie ta gra nie ma być, ale w tych trybach dodatkowych albo musimy przejść grę bez ginięcia w ogóle, albo musimy bossy pokonać bez ginięcia w ogóle, albo mamy po prostu tylko 5 wyć. Widzieliście przed chwilą, jakie są te tryby. I to jest wszystko. Jak wam się podobała ta gra? Jak się wam podobała ta seria? Do zobaczenia w następnej serii.